Zbigniew Filar, raport regionu. Dzień dobry Państwu. Ze mną Jan Pająk, wójt gminy Drwinia. Witam serdecznie. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie wójcie, rozpoczęły się wakacje, a w dobie koronawirusa trochę będą inne niż te, które pamiętamy z tamtych lat, szczególnie dla dzieci z terenu gminy. No myślę, że nie tylko z terenu gminy, bo wydaje się, że chyba w całej Polsce i pewnie w Europie i na świecie, co by nie było. Ta pandemia, w której aktualnie również żyjemy, no, dała we znaki nie tylko przedsiębiorcom, nie tylko samorządom, ale przede wszystkim zwykłym mieszkańcom, nie tylko gminy Drwinia, ale na całym świecie. Patrząc realnie, dzieci planują, rodzice planują jakieś wyjazdy, czy raczej pozostaną w gminie? Nie robiliśmy takich badań, natomiast w związku z tym bonem turystycznym i tak dalej, wydaje się, że na pewno będą próbować wyjeżdżać. Nie wiem, czy to będą jakieś dłuższe, krótsze, ale na pewno wydaje się, że te pieniądze będą pracować. Jeśli chodzi o obostrzenia, to myślę, że każdy już ze względu na komunikaty, które Ministerstwo Zdrowia przekazuje, Główny Inspektorat Sanitarny, to na pewno dostosują się do tych wszystkich obostrzeń i pewnie będą próbować czy bliżej, czy dalej. Na wakacje otwieraliście do tej pory świetlice, były jakieś zajęcia związane z zapewnieniem czasu dla dzieci. Teraz no, są te obawy, że żeby nie otwierać jednak świetlic. No, takie są zalecenia ze względu też na te obostrzenia. Należałoby przeprowadzić taką konkretną rekrutację. Wiąże się to z obecnością na tych zajęciach. Nie tak jak było to do tej pory, że praktycznie kto przyszedł, to mógł być. Oczywiście w półkoloniach była taka rekrutacja, no ale też wszystkie te atrakcje, które były oferowane, czyli jakieś wyjazdy, inne rzeczy, no teraz są no, trudne do zaakceptowania przez z jednej strony dyrekcję gminnego centrum, z drugiej strony przez organ prowadzący takim jak my jesteśmy, no i z trzeciej strony no jednak są te obawy rodziców o dobro swoich dzieci. No, nie da się w jakiś sposób w 100% zastosować do tych wytycznych, na przykład choćby w przedszkolach, gdzie nawet były takie zalecenia, że na początku oczywiście, że nauczyciel powinien starać się trzymać dystans wobec dziecka. No przecież to jest raczej praktycznie niemożliwe. Natomiast wydaje się, i oby to nie było tylko tyle, że już żeśmy się tak w jakiś sposób przyzwyczaili do tej nadzwyczajnej sytuacji. No, ludzie starają się ten dystans zachowywać. Szczególnie chyba dlatego, że to gmina Drwinia, jedna z pierwszych miejscowości też były przypadki zakażenia koronawirusem. No tak, no, mieliśmy właśnie na terenie gminy pierwszy przypadek w powiecie bochińskim, ale no, nie ulega wątpliwości, że to też było przyczynkiem do tego, że jednak mieszkańcy bardzo się dostosowali do tych wszystkich zaleceń i tych wymogów sanitarnych. Był taki okres gorący, że ciężko było kogoś uświadczyć już nie tylko w gminie, ale i w sklepach i jak tylko karetka przejechała przez teren miejscowości, to po wszystkich przelatywał dreszcz, że się tak wyraża. A co to z żłobkiem? Będzie nabór od września? Nabór jest już ogłoszony i tutaj planujemy prawdopodobnie, jak się to uda, to może 15 sierpień, jeżeli nie, to 1 wrzesień uruchomić żłobek. Od ubiegłego poniedziałku trwa nabór rodziców, do projektu Rodzice na rynku pracy, bo to tak naprawdę w ramach uzyskanego dofinansowania projekt jest realizowany praktycznie w 100% ze środków zewnętrznych. No i tutaj rodzice muszą podjąć pracę, zostawiając dziecko w żłobku. I tutaj od poniedziałku ubiegłego tygodnia no już mamy około 18 zgłoszeń rodziców, którzy chcieliby zostawić swoje pociechy w żłobku, który ma działać na terenie gminy Drwinia. Rozmawialiśmy tutaj kilkanaście tygodni temu o inwestycjach, które miały być realizowane wiosną. Czy udało się je zakończyć? Bo niewątpliwie do budżetu zapewne mniej pieniędzy wpłynęło z podatku. No to zgadza się. Jeśli chodzi o wpływ udziału w PIT-ie, to właśnie w miesiącu kwietniu
to spadek był ogromny, bo tak naprawdę w ubiegłym roku mieliśmy 497 tysięcy w kwietniu 2019 roku udziału w PIT-ie, a do kasy budżetu gminy za kwiecień wpłynęło 270 tysięcy. Oczywiście biorąc pod uwagę również styczeń, luty i marzec, to były też były ubytki, ale były przewidziane takie po prostu, jak założyło Ministerstwo Finansów. Z mniejszym podatkiem. Z zwolnieniem PIT-u do osób do 26 roku życia i obniżeniem o 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast kwiecień był dramatyczny. Natomiast wydaje się, że rząd polski jednak wziął sobie do serca apele samorządów, bo ostatnimi czasy przekazano nam symboliczne czeki z tak zwanej tarczy antykryzysowej również dla samorządów. Jest to duży zastrzyk gotówki, tak jak tutaj gmina Drwinia ma około 1 800 000 otrzymać. Także dziękujemy za to serdecznie i na pewno te pieniądze wykorzystamy i spożytkujemy. Już są plany na co? Na pewno w jakiś sposób będziemy starać się to spożytkować jak najlepiej. Nasz budżet jest deficytowy, więc w pierwszej kolejności pewnie będziemy się starać ten deficyt zredukować, ale jeżeli oczywiście coś nam zostanie, to będziemy się starać poprawić nawierzchnię dróg asfaltowych i na pewno będziemy startować w tym konkursie z Funduszu Dróg Samorządowych, także na pewno te pieniądze zostaną wykorzystane w najlepszy sposób. Mam tylko taką nadzieję, że w jakiś sposób to zrekompensuje te wszystkie ubytki, bo nie wiemy, jak to się wszystko... Mamy dopiero przecież lipiec. Analitycy mówią, że największy boom gospodarczy pod względem recesji będzie we wrześniu, październiku. Oby to się ziściło i sprawdziło. Myśli pan, że tak będzie? Mówimy o boomie gospodarczym, nie o kryzysie. O recesji. O recesji. No to oby się to nie sprawdziło. To tutaj mam nadzieję, że jednak wyjdziemy z tego kryzysu obronną ręką, mówiąc my samorządowcy, mówiąc my mieszkańcy, obywatele, ale też przede wszystkim przedsiębiorcy, bo co by nie było, najbardziej grupą, którą dotykają te wszystkie zdarzenia związane z ograniczeniami, no to dotyczy to przedsiębiorców, a zwłaszcza w branżach, które najsilniej były ograniczone, czyli zakłady usługowe typu fryzjerzy, kosmetyczki, ale przede wszystkim restauracje, hotele. No to przecież wiemy, że oni nawet nie mogli, nie było klientów, nie mogli mieć prowadzić działalności, to nawet na koszty nie mogli. W gminie dużo jest takich przedsiębiorstw, które ucierpiały tak mocno, jak pan mówi? Wydaje się, że jednak mamy jedną restaurację, która świadczy usługi dla mieszkańców i nie tylko, to oni faktycznie mieli problemy. Tutaj zgłaszają się do nas przedsiębiorcy o obniżenie wymiaru podatku czy umorzenie podatku związanym właśnie z sytuacją pandemiczną. Rada Gminy również przyjęła uchwałę, że w sytuacji, kiedy faktycznie te spadki dochodów były znaczące, czyli powyżej 50%, to również przedsiębiorcy mają prawo do skorzystania z ulgi w podatku od nieruchomości w kwocie do 1500 zł. Kilka wniosków wpłynęło z tego tytułu. Także wiem, że przedsiębiorcy korzystają z tarczy kryzysowej, którą rząd przedstawił parlamentowi i parlament uchwalił. Przynajmniej z tych zwolnień ze składek ZUS-owskich. Wiem, że część też przedsiębiorców również otrzymała te pieniążki w ramach tej pożyczki umarzalnej. No i mam nadzieję, że odbudują swoje przychody i dochody i nie będzie to również skutkowało zwolnieniem pracowników czy obniżeniem wymiaru pensji. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwu. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu.